Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 24 odcinku z serii Piraci na moim kanale. Ostatni odcinek, jak pamiętacie, tutaj była taka w połowie przerwana bitwa o Barbados. Jak widzicie, udało mi się zająć to miasto. W dzisiejszym odcinku będziemy płynęli... A nie, nie zająłem go. Wygląda jest angielskie. Dobra, a więc zaczniemy tutaj właśnie od bitwy od Barbados, kolejne. O, już widać, witają mnie tu z dział. Oczywiście atakujemy. Dzisiejszy odcinek jest przedostatnim odcinkiem, ponieważ będzie tylko 25 odcinków z piratów z dwóch powodów. Po pierwsze... Czy z dwóch powodów? No w sumie tak, z dwóch powodów. Po pierwsze, będzie po prostu nowość na kanale wrzucona. A piraci, z racji tego, że bardzo długo się konwertują, zajmują po prostu strasznie dużo czasu. No i też tutaj zahostowanie ich też zajmuje o wiele więcej czasu niż innych serii. Dlatego no po prostu nie byłoby tutaj czasu na żadne nowości, byłyby tylko te cztery serie, które obecnie mam. Drugi powód jest taki, że po prostu akurat już tutaj moja postać jest w niezbyt dobrym stanie zdrowotnym. Już tutaj zdrowie mojego bohatera nie pozwala na jakieś pirackie szaleństwa, że tak powiem. No tutaj ich ostrzelamy, tych Anglików, myślę, ich pokonamy. Dobra, zrobimy taki spory manewr okrążający teraz. Przynajmniej tak się postaram zrobić taki spory manewr okrążający. No i tak jak mówię, drugim powodem jest po prostu to, że... No moja postać jest już bardzo stara. I tutaj coraz trudniej jest zebrać tą załogę i też no... Już sama gra zmusza nas niejako do tego, abyśmy powoli tutaj kończyli naszą przygodę jako piraci. No niestety tak to bywa. To jest też tutaj taka charakterystyczna cecha właśnie gier Sida Meiera, że one nie kończą się w momencie, gdy zrobimy... Znaczy tej akurat gry Sida Meiera, ona nie kończy się w jakimś momencie, gdy zrobimy konkretnie wszystkie na przykład misje albo coś takiego. Tylko tutaj gra kończy się w momencie, kiedy... O kurde, ale mnie wycięli. Wow. Dobra. Tylko po prostu kończy się w momencie, kiedy już tutaj nasza postać jest niezdolna, że tak powiem, do jakichkolwiek czynów. Tutaj nasz pirat już ma zaawansowany wiek jednak. Już tam te trudy życia się na morzu się nad nim odbiły. No i też tutaj z tego powodu właśnie gra informuje nas, że mamy już poważne problemy ze zdrowiem i dlatego też przy próbie jakiegoś zorganizowania sobie nowej wyprawy najprawdopodobniej nic by nam już z tego nie wyszło, ponieważ żeby zorganizować nową wyprawę, musiałbym podzielić łupy i od nowa rozpisać, że tak powiem, całą tą... Kurde. Musiałbym po prostu od nowa rozpisać nabór na tych żołnierzy, przeczekać te pół roku na lądzie, a stan zdrowia mojej postaci na to nie pozwala i gra po prostu zakończyłaby nam z automatu rozgrywkę wiadomością, że jesteśmy już po prostu tacy starzy, że już nie możemy i tyle, i dupa. To będzie tutaj bolesne. Tutaj bardzo fajnie wykorzystany atak z flanki. Mam nadzieję, że ta bitwa pozwoli mi tutaj zająć Barbados. Już tak wiecie, tak całkiem, całkiem na stałe. Bo to jest tutaj ważna placówka Anglików. Mam nadzieję, że uda mi się
tutaj zająć. Nie, jeszcze nie. Mordę. Nie, nie interesuje mnie to, bo Kartageny już na pewno atakował nie będę. Odpływamy oczywiście. Popatrzmy, jak to tu wygląda. Tutaj Trinidad, tu wszystko już jest holenderskie, zgodnie z moim planem. No, czyli dzisiaj tutaj musimy zająć w sumie tylko Barbados i San Juan, a dalej to już są wioski i te trzy wioski, które zostaną tutaj Anglikom. Jak widzicie, tutaj to jednak nie będzie tak szybkie starcie, jak ja tutaj chciałem to przeprowadzić. Wiecie, chciałem wpaść, bach, bach, szybko wszystko załatwić i koniec. Ale spokojnie, to jest dopiero szósta minuta tego odcinka, a my już drugą bitwę toczymy. Musicie mi niestety wybaczyć, że czasami tak się zawieszam, ale jest potwornie gorąco. Ja już tutaj mam wentylację włączoną, że mam wentylator uruchomiony. Nie wiem, czy wy go słyszycie, czy nie. Mam nadzieję, że go nie słyszycie. Ale no po prostu nie ma czym oddychać. Na dworze nie wiem nawet ile jest, ale z dobry 30 stopni będzie. Dobra. Tutaj jest ta kawaleria. To na kawalerię zaczaimy się w lesie. A tu ostrzelamy tych cwaniaczków z bliska. No może nie aż z takiego bliska, ale... O kurcze. No to ja to popsułem teraz. Miałem wyprowadzić tam te jednostki na skrzydło. I zajść tą kawalerię od boku. Ale widzicie, teraz ta kawaleria byłaby idealnie, kurczę, tutaj oskrzydlona przeze mnie. Znaczy ja jeszcze będę oczywiście próbował oskrzydlić tą kawalerię jak najbardziej. Nie mówię, że nie. Nie wiem tylko, jaki to skutek będzie tutaj miało. Czy uda mi się przeprowadzić ten manewr tak, jak ja chcę? Nie, nie uda mi się, już to widzę. Braknie mi jednego pola. No, kurczę. Ale tu jak widać, ciśniemy ich z dwóch stron. No tu, o właśnie. Tak jak myślałem, tutaj linia tej kawalerii się załamała. No to będzie, to już nie będzie bitwa, to już teraz będzie po prostu masakra. Bo jak widzicie, na każdym poletku Anglicy są atakowani z flanki, czyli ja mam dodatkowe tutaj bonusy co do siły ataku. No to już, jak widzicie, to już nie była bitwa, to było po prostu dobijanie Anglików. A swoją drogą, to dzisiaj chyba w Anglii jest to referendum w sprawie tego, czy oni zostaną w Unii, czy nie.
No ciekawe, czy zostaną. Kurczę, no kolejna bitwa! Nadal nie zająłem. Dobra, mało ważne. No i no nareszcie kapitan straży, czyli zredukowaliśmy już tutaj ilość żołnierzy do tak niskiego poziomu, że już komputer, że program po prostu nie widzi już sensu w ogóle w toczeniu bitwy, bo ona już by była z góry wygrana przy ponad dwukrotnej przewadze liczebnej. To trzeba być naprawdę no niezbyt doświadczonym nareszcie bogaty holenderski mieszczanin. Świetnie. To niepotrzebnie klikałem. Dobra, odpływamy, płyniemy dalej. No, moi piraci są szczęśliwi. Nie wiem dlaczego, ale cieszy mnie to, ponieważ dzięki temu będę w stanie jeszcze chwilę zbierać większą załogę w portach. Oczywiście wpadniemy do tawerny. Może jeszcze ten... Jak to się nazywa? Może jeszcze ten ostatni... rajd uda się przeprowadzić. Tylko chwilka. Aha, Anglia i Holandia mają wojnę, dobra. To chciałem wiedzieć. A już widzicie, już nie są tacy super szczęśliwi. Dobra, to jest akurat mało ważne, że tam piraci, Indianie zaatakowali, ponieważ Indianie jako tako nie zakładają swoich placówek. Są taką nacją poboczną raczej. Są tam jakieś misje dla nich. Ale no, nie jest to jakoś, nie są oni, że tak powiem, taką frakcją, w której można wbijać jakąś reputację czy coś. Tak samo piraci Bractwa Wybrzeża też nie jest taką grywalną stroną, że tak powiem. Oni tam sobie istnieją, żyją tam sobie, można w jakąś interakcję z nimi wchodzić, ale te cztery tutaj narody, które dają te misje, które mają te kolonie, to są właśnie te główne narody i mimo, że my jesteśmy piratem, mimo, że powinniśmy należeć do tego Bractwa Wybrzeża w sumie, to nie mamy tam możliwości żadnego wbijania tam reputacji, wykonywania dla nich jakichś misji takich bardziej, że tak powiem, rozbudowanych czy czegoś takiego. U nich mamy tylko pogadać z kapitanem i powiedzieć mu, który port jest słabo broniony. Dobra. Tak, jeszcze jedna rzecz. Aha, w Nevis. Dobra, no już trochę minęło od kiedy nagrywałem poprzednie odcinki. No, nagrałem sobie dużo odcinków na zapas, żeby po prostu w trakcie urlopu móc je wrzucać. Więc musiałem sobie teraz przypomnieć te kilka rzeczy. O, chwila, moment. Nie mamy jeszcze wszystkich miast. Nie, jednego miasta nam brakuje. Ale tego jednego miasta chyba nie będę odkrywał. Z prostego powodu, no... Trwałoby to dosyć długo. Ja bym to wprawdzie mógł zrobić, ale ten odcinek ta seria miałaby ze 30 odcinków, z czego 5 odcinków to byłoby tylko moje pływanie i załatwianie sobie... No, jak to się nazywa? Tych fragmentów mapy, myślę, że to by było dla was absolutnie nieciekawe. Kompletnie by to mogło zniechęcić do oglądania tej serii, gdzie ja bym pływał od jednego balu do drugiego, licząc, że może któraś laska wreszcie łaskawie zrobiła notatki albo podsłuchała coś na temat właśnie takiego miasta zaginionego i że może łaskawie coś mi o tym powie.
Dobra, wycofamy się tamtą jednostką piratów, bo to na razie nie ma większego sensu, żeby tutaj się głupio wystawiać na zgon. Wolę po prostu wciągnąć te jednostki wroga w taką walkę na krótki dystans. No tak jak teraz właśnie. Jeśli udałoby się szybko, sprawnie zająć to miasto, to byłoby bardzo fajnie. Bo od razu popłynąłbym na tamte trzy, które no zająłbym już w następnym odcinku. I na tym też zakończymy zapewne serię. Na właśnie szturmie na Anglików i na utworzeniu tutaj takiego holenderskich samych kolonii. Po prostu ja tą grę będę sobie kontynuował już poza YouTube'em też, gdzie postanowiłem, że moja postać zostanie po prostu kupcem. Będę po prostu pływał, wykorzystując różnice w cenie różnych towarów. Żeby jeszcze troszkę się dorobić, dlatego zrobię też save'a sobie w następnym odcinku i z tego save'a będę używał właśnie już poza YouTube'em właśnie. O kurczę, źle kliknąłem. No dobra, to i tak jest, ta bitwa jest tak już wygrana. Tu już nie ma przeciwnika de facto, nie ma z kim walczyć nawet. No to jak widzicie. Anglicy już nie tyle są rozbici, co oni są totalnie pokonani w tej chwili. No i świetnie, holenderski mieszczanin. Oczywiście zgarniamy ludzi do załogi. Super. Odwiedzimy jeszcze szkutnika. Niech tam wyklepie ten nasz statek. I płyniemy dalej. San Francisco. Dobre. Kogo tak w ogóle uszczęśliwiłem? Chyba tylko Holendrów. Tak. O, i Francuzów. Francja ma z Anglią wojnę i Francja ma z Hiszpanią. To jest dosyć tutaj... To jest tutaj dosyć ciekawa sprawa, bo ja po prostu doprowadziłem do sytuacji, że tamte trzy narody poza Holandią mają po jednym mieście i to są miasta w głębi lądu, więc narody de facto nie mogą już toczyć ze sobą bitew, znaczy wojen morskich. Już nie mogą sobie przejmować miast wzajemnie. Co? Kto tam jest? Aha, Francja nie jest już w stanie wojny z Holandią. Super. A chwila. Jeśli nie jest w stanie wojny, a jaki ja mam? Aha, we Francji mam najwyższy. W Anglii mam jeszcze tylko 5 na 8, ale to z racji, że tutaj już... dobijam Anglików, to raczej nie wbiję szybko tam wysokiej reputacji. Więc no dobrze, płyniemy tutaj dalej. Zajmiemy się wycinaniem Anglików do reszty. Zostały trzy porty. Myślę, że jeszcze jeden zrabujemy na pewno w tym odcinku. Tutaj stoper wskazuje mi, że to jest dopiero 19 minuta. Dawać na pokład. Jasne, opowiadaj. A, to jest jeszcze dalej na północ. Co to, siły inwazyjne? Chyba tak.
Tak, siły inwazyjne, a więc... Wow, więcej sił inwazyjnych. Jak widzicie, tutaj w dobrej chwili popłynąłem. Tutaj Anglia... Jednak jeszcze się nie poddała. Jeszcze chcą walczyć. To taka scena jak w Piratach z Karaibów, gdzie Czarna Perła walczy z tym... z latającym Holendrem. Ale mi bogactwo. Rzeczywiście, fortuna. Weźmiemy tylko tutaj żywność, bo to mi się przyda. Resztę zatopimy. No i tutaj drugie siły inwazyjne oczywiście. Też ją zatopimy, tą fregatę. Tak jak mówiłem, ja sobie zrobię tutaj save'a jeszcze, ale to chyba w następnym odcinku, w momencie, gdy zajmę tamte trzy miasta, tak żebym też niczego nie stracił. Znaczy się, no wiecie, po prostu, że kończąc serię, żebym jednak mógł alternatywnie toczyć tą rozgrywkę. Jeszcze trochę. Kolejne siły inwazyjne tam płyną. Na moje oko Anglicy są mocno zdesperowani w tej chwili. Jakby tak jeszcze okręt liniowy puścili, to by było fajnie, bo chciałbym wam też pokazać tutaj zajęcie okrętu liniowego. To by mogło być bardzo ciekawe. Bo okręt liniowy wygląda tak jak tutaj... taka fregata, tylko jest większy i ma 48 dział. Więc to jest naprawdę zacny przeciwnik, że tak powiem. Oczywiście zgarniemy sobie złoto. Zatapiamy. Co, łowca piratów? Spoko, zatopimy go. Łowca piratów... i siły inwazyjne! Więc oczywiście siły inwazyjne zaraz poślemy tu na dno. Cokolwiek by sobie tu wyobrażali. Ale wiesz, są mocno zdesperowani, skoro już tyle tych sił inwazyjnych wysyłają. Już musi im się ładnie państwo sypać. No w sumie zostały im trzy miasta na całych Karaibach. A Anglicy, wiadomo, tych kolonii to mieli tak całkiem sporo. No i świetnie, rozbroiliśmy tutaj ich okręt. I jeszcze tylko jedna miażdżąca salwa. Najlepsza rozrywka, płynąć burtę w burtę i przyłożyć z pełnej salwy burtowej celowi. No jakby tak dobrze poszło, to jeszcze bym tego pirata, tego łowcę piratów też zatopił. Ale łowcę piratów... A w sumie... A bo już myślałem, że też będę miał możliwość stoczenia tu sobie bitwy. Ale tu będę miał możliwość i oczywiście tu natychmiast rozpoczniemy tą bitwę na takim terenie. Z dwóch powodów. Teren jest bardzo dobry do właśnie bitwy lądowej. Po drugie, ja nie chcę przeciągać tego odcinka też nie wiadomo jak długo tutaj. Gdyby tak udało się zająć to miasto w miarę jakoś szybko i sprawnie. To by tutaj znacząco polepszyło moją sytuację. Tutaj się cofniemy o jedno pole. Tu wytniemy Indian.
Nie wiem dlaczego właśnie Indianie zazwyczaj pomagają obrońcom. Bo tu widzicie, z jednej strony niby Indianie pomagają zawsze obrońcom. W każdej bitwie chyba pomagali obrońcom. A z drugiej strony Indianie atakują te miasta, więc no... Ja nie wiem jaki tu jest... Jak to jest... wyjaśnione, jak to jest uzasadnione. Bo dla mnie to nie ma w ogóle uzasadnienia, jak to tutaj zrobiono. Dobra, tu pokonaliśmy ich. No, tutaj też na tym odcinku frontu, że tak powiem, Anglicy są rozbici. Kurczę, mogę nie wygrać tego starcia. No, nie wygrałem go niestety. Ale przy takiej przewadze, jaką ja w tej chwili dysponuję, to jest bez znaczenia. Tu jest atak z flanki. Obrońcy też... Wszyscy obrońcy zostali pokonani. Świetnie. Holenderski mieszczanin. Oczywiście wpadamy do tawerny. No fajnie, tu jest 43 tysiące sztuk złota. No i co im to da, że taką nagrodę wdali, jeżeli no, nie są w stanie... mnie zatrzymać w tej chwili. Kolejne siły inwazyjne. A to znowu tylko fregata. No naprawdę, chciałbym wam pokazać ten okręt liniowy. Po prostu nie tyle, że ma jakąś tam unikatową skórkę, bo tak jak mówiłem, wygląda jak większy model fregaty. Po prostu chciałbym wam pokazać, że... no liniowca też mam na swoim koncie. Kartacze. No i masakrujemy załogę. Świetnie. Kartacze są dobre, jeżeli przeciwnik nam zniszczy część dział. No tu oczywiście łowca piratów. Tak, oczywiście. I tu w tej chwili atakujemy to miasto. I to będzie ostatnia bitwa w tym odcinku i prawdopodobnie przedostatnia w całej serii. Bo już nie będziemy musieli toczyć więcej bitew tutaj. Znaczy jeszcze jedną tam o tą Wielką Bahamę. Ale poza tym nie będzie już nic, co by nas interesowało. Tu jak widzicie, to już jakieś takie tylko niedobitki tutaj tych oddziałów angielskich się jeszcze bronią. No wiadomo, no w takiej sytuacji, gdzie oni są przygniatani przez miażdżącą przewagę moich jednostek. A do tego no są cały czas w odwrocie, jakby nie patrzeć. A nie, jednak trochę ich tam jest. Dobra, cofniemy się. Aha, raz, dwa. Raz, dwa i trzy. Albo nawet nie, może być raz, dwa. Uuu. Tu się musimy wycofać, panie i panowie, do lasu. No, czym prędzej do lasu trzeba się wycofać. Bo tylko tam będzie w miarę jeszcze bezpiecznie przed tą konnicą.
Po prostu w momencie, kiedy pozbędę się konnicy, oskrzydlę ich jednocześnie z północy i z południa. No i będą mieli pozamiatane. No i dokładnie konnica wjechała tam, gdzie ja chciałem. Teraz patrzcie, co tu się będzie działo. Tutaj rozbiłem już tubylców. Tutaj konnice i nagle na północy są moi oficerowie, na południu są moje jednostki. Z lasu wychodzą kolejne jednostki, a w lesie siedzą jeszcze strzelcy, którzy ich tłuką. Więc no, nieciekawa sytuacja dla Anglików z pewnością. Niezbyt komfortowe położenie mają teraz tutaj taktyczne. Bo teraz widzicie, nieważne z której strony będą... gdzie będą obracać swoje jednostki i strzelać, zawsze wejdą na linię strzału. Zawsze po prostu będą musieli zmierzyć się z jakimiś innymi moimi jednostkami, które jakoś ich tam oflankują. I kolejny atak z flanki. I to jest teraz... myślę, decydujący moment tutaj, kiedy Anglicy się obrócili do mnie plecami i to był ich ostatni błąd w tej bitwie. Teraz jak widzicie, ja będę z każdej strony mógł ich atakować i zawsze będzie to atak z flanki. Zawsze będzie to jakieś tam bonusy dla mnie. Miasto jeszcze nie upadło, ale już wkrótce. Jasne. Dobra, ale w tym momencie będziemy kończyć ten odcinek. Zaraz idę nagrywać następny. Tak więc jeśli się wam podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. I zapraszam was już wkrótce na ostatni odcinek z Piratów. Tak więc dzięki i na razie.